Skończył się ósmy dzień. Zostały wam jeszcze tylko dwa dni, a z tych dwóch zaledwie jeden na poważną pracę. Ale nawet jeden dzień wystarczy, jeśli ktoś naprawdę pracuje. Poważnie pracuje, pracuje dokładnie tak, jak wymaga tego technika. Wniesiecie z tego wiele korzyści. Jeszcze jedna ważna rzecz. Pamiętajcie o właściwym rozumieniu tej techniki tak, abyście po powrocie do domu mogli jej właściwie używać i prawidłowo stosować w życiu. W przeciwnym razie, nawet jeśli będziecie pracować ciężko i poważnie, ale nieprawidłowo, to korzyści, jakie powinniście z tej praktyki odnieść, nie pojawią się. Pamiętajcie, żeby rozumieć dwa istotne aspekty techniki. Oba są jednakowo ważne. Świadomość i zachowanie równowagi umysłu. One działają razem. Są jak dwa skrzydła ptaka. Muszą być tej samej wielkości i jednakowo silne. Inaczej ptak nie mógłby latać. Jak dwa koła wozu ciągniętego przez konia czy wołu. Muszą być tak samo duże i tak samo mocne. Inaczej nie będzie z nich pożytku. Są to dwa jednakowo ważne aspekty. Świadomość i równowaga umysłu. Jeśli jesteście świadomi, ale nie jesteście zrównoważeni i spokojni, cel nie będzie osiągnięty. Jeśli jesteście zrównoważeni i spokojni, ale nie jesteście świadomi, cel też nie będzie osiągnięty. Jeśli jesteście świadomi rzeczywistości zewnętrznej, tej konkretnej, powierzchniowej rzeczywistości, to dobrze, ale to nie jest vipassana. Nawet tej łatwo wyczuwalnej rzeczywistości, odnoszącej się do waszej struktury fizycznej i struktury umysłowej. Struktura fizyczna, wszystkie czynności ciała, jesteście ich świadomi. Struktura mentalna, silne emocje pojawiające się w umyśle, uświadamiacie je sobie. To pomaga, ale to nie są nauki oświeconego. On chciał, abyście pracowali z fizycznymi doznaniami w ciele. Byli nauczyciele przed Buddą, byli nauczyciele współcześni Buddzie, byli również nauczyciele po Buddzie. Prawie wszyscy z nich, za wyjątkiem kilku, którzy zaangażowali się w jakiś rodzaj niemoralnej działalności, czyli każda prawdziwie święta osoba, radziła to samo. Obiekty, z którymi mają kontakt wasze zmysły, nie reagujcie na te obiekty. Kształt, kolor, światło, dźwięk, zapach, smak, dotyk, myśl, one mogą być przyjemne, mogą też być nieprzyjemne. Nie reagujcie na nie. Nie zaczynajcie pragnąć, nie zaczynajcie odczuwać niechęci. To nie była nowa nauka wymyślona przez Gautama Buddę. Nie na tym polegało jego oświecenie. Jego oświecenie to było dotarcie do sedna problemu. Wszyscy inni przykładali wagę do Salayatana, sześciu narządów zmysłów oraz obiektów odbieranych tymi zmysłami. Jak gdyby pragnienia i niechęć rodziły się z powodu obiektów i zjawisk, z którymi zmysły mają kontakt. Na poziomie powierzchniowym to jest prawda, ale jego odkryciem było Salayatan Pachaya Pasa. Sześć narządów zmysłów wchodzi w kontakt z odpowiadającymi im sześcioma kategoriami obiektów i Pasa Pachaya Vedana. Na skutek kontaktu pojawia się jakieś doznanie w ciele, przyjemne lub nieprzyjemne. Kiedy zaczynamy doświadczać doznania w ciele, rodzi się Vedana Pachaya Tanha. Wasze pragnienia, wasza niechęć. To właśnie było brakujące ogniwo. Ludzie wytrwale praktykowali, aby pozbyć się pragnień, pozbyć się niechęci. Ale robili to tylko na powierzchniowym poziomie. Korzenie pozostawały nietknięte. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że trzeba zejść do poziomu doznań w ciele, aby usunąć korzenie zanieczyszczeń. To był wkład Gautamy Buddy w rozwój ludzkości. Sposób na uwolnienie się od cierpienia na głębokim poziomie. Jeśli ominiemy ten aspekt, wtedy nasza świadomość nie będzie pełną świadomością. Świadomość doznań w ciele i zachowanie równowagi w stosunku do tych doznań, przyjemnych lub nieprzyjemnych, to dwa koła wozu, dwa skrzydła ptaka. Oba elementy muszą mieć jednakową wielkość i siłę, abyście mogli robić postępy. Zaczęliście od obserwowania oddechu na małym obszarze. Jeśli on chce, abyście tak to robili, to ma to swoje znaczenie. Jeśli będziecie pracować na większym obszarze, umysł nie wyostrzy się tak bardzo. Będzie czuł tylko bardzo silne doznania. Bardzo silne. Jakiś ból w jednym miejscu, ucisk w drugim, gorąco w jeszcze innym. Nigdy się nie wyostrzy. Im mniejszy obszar skupionej uwagi, świadomości, tym ostrzejszy staje się umysł, tym wrażliwszy.
i trzeciego dnia zaczynacie w tej okolicy czuć doznania. Jeszcze bardziej zawęziliście obszar i poczuliście doznania na mniejszym obszarze. Teraz łatwiej jest wam odczuwać doznania wszędzie. To bardzo ważny etap na drodze do wyzwolenia. Trzeba osiągnąć taki stan, w którym czuje się doznania wszędzie. Silne lub subtelne, wszystko jedno, ale wszędzie. Żadna część ciała nie powinna pozostać ślepa czy nieczuła. W tym sensie, że nie czujecie tam żadnych doznań. Doznania są wszędzie i przez cały czas. I wasz umysł musi się stać tak wrażliwy, aby je poczuć. To bardzo ważny etap. Ale nie można nic zrobić, żeby to wymusić. To się dzieje naturalnie. Waszym zadaniem jest przesuwać uwagę. Zatrzymajcie się w miejscu, gdzie nic nie czujecie. Zatrzymajcie się na minutę, a potem przejdźcie dalej. Znów zatrzymajcie się tam na minutę. Bardzo cierpliwie, a wreszcie zobaczycie, że wasz umysł staje się coraz subtelniejszy, coraz wrażliwszy i zaczyna odczuwać doznania wszędzie. Drugi ważny etap, też bardzo ważny, to rozpuszczenie całej struktury umysłu i materii, która zamieni się w wibracje, same wibracje. On nazwał to banga. Banga oznacza rozpad, rozpuszczenie, totalne rozpuszczenie. I znowu nic tu nie można zrobić. Niech się to stanie naturalnie. Dzięki temu, że nieustannie obserwujecie, wasz umysł staje się coraz bardziej subtelny, coraz bardziej wyostrzony, coraz wrażliwszy. To się dzieje automatycznie. Takie jest prawo natury. Intensywne, mocne, zwarte doznania zaczynają ulegać dezintegracji, rozpadać się, rozkładać, dezintegrować, rozpadać, rozkładać. Zaczynają się rozpuszczać, rozpuszczać, rozpuszczać. To jest banga. Zaczynacie odczuwać w całym ciele swobodny przepływ bardzo subtelnych wibracji. Jest to bardzo ważny etap, ale Budda twierdzi, że jest to też bardzo niebezpieczne doświadczenie. Niebezpieczne w tym sensie, że przeszedłszy przez wszystkie nieprzyjemne, silne, intensywne doznania, nagle doświadczacie bardzo przyjemnych wibracji, bardzo przyjemnego przepływu subtelnych wibracji. I wasz umysł w tym momencie, zgodnie ze starym nawykiem, włącza reakcję. Chcę jeszcze. Pojawia się pragnienie, żeby się to powtórzyło. Pojawia się przywiązanie. Och, jakie to cudowne. Budda uczy, że to właśnie jest niebezpieczeństwo. Bardzo duże niebezpieczeństwo. Można zachować równowagę umysłu przy nieprzyjemnych doznaniach, oczekując, że przeminą i wkrótce zacznie się doświadczać subtelniejszych doznań, tak jak inni zaczęli ich doświadczać. Ale kiedy te subtelniejsze się pojawiają, tak bardzo się do nich przywiązujemy. To przerażający, bardzo niebezpieczny etap. Trzeba bardzo uważać, żeby nie rozwinąć w sobie przywiązania do przyjemnych doznań, ponieważ jeśli tak się stanie, nie nastąpi dalszy postęp. I nie dość, że zahamuje się proces rozwoju, to jeszcze zaczniecie się cofać. Zacznie się regres, ponieważ zaczną się pojawiać nowe pragnienia. Pragnienia i kurczowe trzymanie się. Trzymanie się przyjemnych doznań. Kiedy przyjemne doznania, przepływ subtelnych wibracji przeminą, one też nie są wieczne, przychodzą i odchodzą, znowu pojawiają się głęboko zakorzenione sankary, które inaczej nie wypłynęłyby na powierzchnię. Właśnie dlatego, że zaczęliście czuć swobodny przepływ subtelnych wibracji, ponieważ osiągnęliście etap całkowitego rozpuszczenia, dlatego właśnie mogły wypłynąć na powierzchnię głęboko zakorzenione sankary. Mogą one mieć mało subtelną naturę i znowu zaczniecie odczuwać silne, nieprzyjemne doznania. Czujecie się wtedy przygnębieni i myślicie: cofam się, doznania były takie wspaniałe, a teraz znikły. Znowu są nieprzyjemne. Nie zrozumieliście właściwie dhammy. Zaczęliście się bawić w grę w doznania. To jest to, co robicie całe życie. Dźwięk przyjemny albo nieprzyjemny. Widok przyjemny albo nieprzyjemny. Zapach przyjemny albo nieprzyjemny. Smak przyjemny albo nieprzyjemny. Myśl przyjemna albo nieprzyjemna. Teraz podobnie. Doznanie w ciele przyjemne albo nieprzyjemne. Znowu reagujecie pragnieniem albo niechęcią. Co za różnica? Nie zrozumieliście właściwie dhammy. Pomimo stale powtarzanych ostrzeżeń, wciąż zdarzają się uczniowie, niewielu, ale zdarzają się, którzy uczestniczą w jednym kursie po drugim, przyjeżdżają na jeden kurs za drugim, ale nie rozumieją techniki, nie rozumieją dhammy, ciągle rozkoszują się przyjemnymi doznaniami i ciągle reagują niechęcią na nieprzyjemne.
stale bawię się w nową grę, w grę doznań, w zabawę z doznaniami. To nie jest vipassana, absolutnie nie. Musicie być bardzo uważni, aby właściwie zrozumieć istotę tej techniki, żebyście mogli prawidłowo pracować i dobrze z niej skorzystać. Musicie dotrzeć do poziomu korzeni, poziomu doznań i musicie zachować równowagę i spokój umysłu na tym poziomie, niezależnie od charakteru doznania. Każde doznanie, intensywne czy subtelne, przyjemne czy nieprzyjemne, ma tę samą cechę. Pojawia się i zanika. Pojawia się i zanika. To jest to, czego macie doświadczyć. Kiedy występuje silne, intensywne, konkretne doznanie, to jego pojawienie się jest jasne i oczywiste, ale po pewnym czasie, prędzej czy później, ono przemija. Kiedy to samo silne, intensywne, konkretne doznanie rozmywa się i zmienia wibrację, charakterystyka zjawiska pozostaje ta sama. Pojawianie się i zanikanie. Pojawianie się i zanikanie. Teraz dzieje się to z wielką prędkością. Coś się pojawia i zaraz zanika. Pojawia się i natychmiast zanika. Z wielką prędkością, z dużą częstotliwością. Ale cecha pozostaje ta sama. Ta cecha, właściwość, musi być dla waszego umysłu bardzo jasna. Zobacz, zmienia się. Zmienia, przemija. I dlatego żadnych pragnień, żadnych niechęci. W taki sposób zmieniacie nawykowe reakcje swojego umysłu. W przeciwnym razie proces pomnażania reakcji w głębi umysłu trwa dalej, sankara za sankarą. W każdym momencie tworzycie taką czy inną sankarę, ponieważ doznania istnieją przez cały czas, przez całe życie. W każdym momencie ma miejsce jakieś doznanie, takie czy inne. A najgłębszy poziom umysłu jest z nimi nieustannie w kontakcie, w trakcie snu i w ciągu dnia, 24 godziny na dobę. Umysł jest nieustannie w kontakcie z doznaniami w ciele. Na przykład, jesteście pogrążeni w głębokim śnie. Chociaż mówimy głęboki sen, to w rzeczywistości tylko nasz świadomy umysł jest pogrążony we śnie. Tak zwany nieświadomy umysł jest zawsze świadomy doznań w ciele. Przykładowo, kiedy w czasie snu ugryźnie nas komar, nieświadomość, tak zwana nieświadomość, poczuje to natychmiast. Nieprzyjemne doznanie i odpędza komara albo zabija komara. Nieprzyjemne uczucie trwa dalej. Nieświadomość spowoduje, że podrapiecie się w ugryzione miejsce. I tak przez całą noc komary będą się zlatywać i was gryźć, a wy nie będziecie o tym wiedzieć. Wasz świadomy umysł nie będzie wiedział. To jest przykład, który pokazuje, że pomiędzy świadomością i nieświadomością jest wielka bariera. Podobnie kiedy nie śpicie, wasz świadomy umysł będzie zajęty konkretnymi rzeczami na zewnątrz, na materialnym, łatwo wyczuwalnym poziomie. Ale nieświadomość, tak zwany nieświadomy umysł, jest nieustannie w kontakcie z doznaniami w ciele i nieustannie na nie reaguje. Kiedy czuje ucisk, reaguje. Gdzieś pojawił się ból, reaguje. Gdzieś swędzi, reaguje. To jest ciągła reakcja, która staje się nawykową reakcją waszego nieświadomego umysłu. Jeśli nie zmienicie tego nawyku na najgłębszym poziomie, nie uwolnicie się od cierpienia, nie uwolnicie się. Próbujecie tylko naprawić, uzdrowić konary, gałęzie, liście, kwiaty, owoce, drzewa. Ale to korzeń jest chory. Korzeń gnije. Dopóki korzeń jest chory, wasze drzewo nigdy nie będzie zdrowe. Wasz świadomy umysł nigdy nie będzie zdrowy, jeśli nieświadomość pozostaje chora. Budda odkrył, że musimy pracować z najgłębszym, nieświadomym poziomem naszego umysłu. To jest to, co zaczęliście robić. Powinniście o tym cały czas pamiętać. Muszę pracować z najgłębszym poziomem mojego umysłu. Jest wiele innych technik, wiele innych rodzajów medytacji. Nie jesteśmy tu po to, żeby je potępiać. Jeśli jednak mówimy o tej technice, jej cechą jest to, że zaczyna od razu pracę na głębokich poziomach umysłu. Jeśli zignorujecie głęboki poziom umysłu, nie posłuży to waszemu celowi, ponieważ dalej trwa proces pomnażania sankary za sankarą. W każdej chwili tworzycie sankarę pragnienia albo sankarę niechęci, pragnienie albo niechęć, a przez cały czas sankarę ignorancji, niewiedzy. Nie wiecie, co się naprawdę dzieje. To jest cierpienie. Każda sankara to cierpienie. Cały czas działa prawo pomnażania. Tak samo jak w zewnętrznym świecie, w świecie roślinnym. Tam też obowiązuje prawo pomnażania. To samo prawo działa w nas. W głębi nas odbywa się proces pomnażania, ciągłego pomnażania. Ale jest sposób na to, aby pomnażanie zatrzymać
i zmienić nawykową reakcję. W zewnętrznym świecie weźmy na przykład małe nasionko, nasionko drzewa banianowego. W krajach tropikalnych rośnie olbrzymie drzewo o nazwie banian, czyli figowiec bengalski. Ma ono maleńkie nasiona wielkości ziarnka sezamu. W tym maleńkim nasionku kryje się wielki banian. Jeśli nasionko zostanie posiane, wyrośnie z niego drzewo, drzewo olbrzymich rozmiarów i będzie rosło całe wieki, jest bardzo długowieczne. Jedno nasionko było początkiem mnóstwa owoców. Każdego sezonu drzewo daje setki i setki owoców. I przez tyle wieków daje owoce, owoce, miliony owoców z jednego malutkiego nasionka. Jednak jak długo by to drzewo nie żyło, przyjdzie wreszcie taki moment, że się zestarzeje, zacznie próchnieć, umierać i w końcu przewróci się. Koniec z owocami. Na powierzchniowym poziomie moglibyśmy powiedzieć, że jedno nasienie wydało miliony owoców. Ale tu się historia nie kończy. Pomnażanie trwa dalej. Zrozumcie, jak to się dzieje. To posiane nasionko i te owoce, które banian zaczął rodzić, prawo natury jest następujące. Każdy owoc zawiera jedno lub więcej nasion o tych samych cechach. Każdy owoc zawiera nasienie. I znowu każde nasienie ma w sobie ogromnego baniana. Miliony owoców, miliony nasion i w każdym nasionku wielki banian. Och, nieskończony proces pomnażania. Nieskończony proces pomnażania. Ale natura pomaga nam także zrozumieć, jak ten proces może zostać zatrzymany. To prawda, że każde nasienie zawiera w sobie olbrzymiego baniana. Tyle, że potrzebna jest mu do tego żyzna gleba. Potrzebna jest mu woda, nawóz naturalny czy inny nawóz. Jeśli rzuci się je na skalistą glebę, nie wyrośnie. Nie będzie z niego baniana. Nasza trudność polega na tym, że pojawiają się nasiona sankar. Pojawiają się całymi milionami, ponieważ kiedyś posialiśmy jedno nasionko. Więc teraz mamy ich olbrzymią ilość i cały czas dobrze je dokarmiamy, użyźniamy glebę, na której rosną. Och, moja sankaro, rośnij, rośnij. Och, moje cierpienie, rośnij, rośnij, bez końca rośnij. Cóż za ignorancja. To jest to, co każdy z was nieustannie robi. To tak, jakbym miał w sobie zbiornik pełen benzyny. Wystarczy jedna iskra z zewnątrz, żeby nastąpiła eksplozja. Wielka eksplozja, która zrodzi tysiące, tysiące nowych iskier. Nie rozumiecie, że każda z tych nowych iskier, które wytworzyliście wybuchając, wróci do was jeszcze tysiąckrotnie pomnożona. A każda z tych tysięcy wracających spowoduje ponowny wybuch wewnętrznego zbiornika z benzyną. Pomnażanie, nieustanny proces pomnażania. Na poziomie intelektualnym jest to jasne i każdy to rozumie. To pomnażanie jest dla mnie niebezpieczne. Nie powinienem tworzyć nowych sankar. Każda sankara jest szkodliwa. Każda sankara to pomnażanie mojego cierpienia. To jest tylko intelektualne rozumienie. Jeśli nie praktykujecie prawidłowo na poziomie doznań, nie uwolnicie się od cierpienia. Doskonale wiadomo, ktoś niesie ogień w moją stronę, żeby mnie spalić. Najlepsza rzecz, jaką mogłem zrobić, to naszykować hydrant z wodą. Kiedy się tu zjawi, odkręcę wodę i zgaszę ogień natychmiast. Wszyscy to rozumieją na poziomie intelektu, ale w rzeczywistości, kiedy ktoś przychodzi do was z ogniem, uruchamiacie pompę z benzyną. Spalić, spalić go, wylewacie na niego wiadro benzyny. Ty się palisz, ja się palę, oboje się palimy. Później, kiedy ochłoniecie, uprzytemniacie sobie. To było bardzo niedobre. Nie powinienem był tego zrobić. Kiedy mi przyniesiono ogień, powinienem był użyć wody do gaszenia, a nie benzyny. Więc idziecie do swojego Boga Wszechmogącego, tego czy innego Boga, tej czy innej bogini i modlicie się. Popełniłem błąd. Wybacz mi, Panie, popełniłem błąd. Następnym razem znów robicie ten sam błąd. Kolejnym razem znów ten sam błąd. Znowu ten sam błąd. Nie jesteście w stanie z tego wyjść, bo nie wiecie, co się naprawdę dzieje głęboko w was. Dlatego postanowienia tu nic nie pomagają. Głęboko w was jest czynny wulkan, pełen negatywności, reakcji negatywnego nastawienia. Nie pozbędziecie się tego, jeśli nie zaczniecie obserwować doznań w ciele. Musicie czuć doznania. Ważnym elementem techniki jest to, abyście uczynili swój umysł tak wyostrzonym, tak wrażliwym, aby odczuwał te doznania. A następny element techniki – pozostańcie zrównoważeni. Zachowajcie równowagę i spokój umysłu. Nie reagujcie, nie reagujcie. Zrozumcie i zapamiętajcie. To jest anicca, to jest anicca. To nie jest żadne fałszywe wierzenie.
Nie akceptujcie tego wyłącznie dlatego, że Budda tak powiedział. Nie akceptujcie tego ze względu na tradycję. Wasze osobiste doświadczenie powie wam, rzeczy pojawiają się i prędzej czy później mijają. Pojawiają się i przemijają. Pojawiają się i przemijają. Kiedy wszystko się rozpuści, pojawianie się i przemijanie dzieje się z ogromną prędkością, ale dalej jest to ta sama rzeczywistość. Pojawianie się, przemijanie. Pojawianie się, przemijanie. To jest anicca. To jest nietrwałe, nietrwałe, przemijające. W ten sposób zaczniecie zmieniać nawykowe reakcje na najgłębszym poziomie umysłu. To jest bardzo ważne. Musicie to zrozumieć. Prawo natury jest takie, że kiedy już przestaniecie wytwarzać nowe sankary, to na powierzchnię zaczną wypływać stare i zanikać. Kiedy pozostajecie zrównoważeni i spokojni, one pojawiają się na powierzchni. Nadal pozostajecie zrównoważeni, one dalej pojawiają się na powierzchni. Stają się coraz słabsze i w końcu zanikają. Takie jest prawo natury. I to właśnie uświadomił sobie oświecony. To było jego odkrycie. Powiedział: Sankhara paccaya vinyana. Ogniwo w łańcuchu nazwane winiana. Świadomość umysłu w każdym momencie pojawia się i zanika. Pojawia się i zanika. A bezpośrednią tego przyczyną jest sankara. Za każdym razem, kiedy stwarzacie sankarę, w następnym momencie powstaje winiana. Pojawia się świadomość. I ponownie stwarzacie sankarę, pojawia się świadomość. Stwarzacie sankarę, pojawia się świadomość. I w ten sposób ten proces trwa i trwa. W ostatnim momencie życia pojawi się bardzo silna sankara i to ona będzie silnym bodźcem do tego, aby winiana pojawiła się w następnym ciele. I tak to trwa i trwa i trwa. Tę prawdę uświadomił sobie oświecony. Jak to zatrzymać? Strumień będzie trwał i trwał, dopóki będziecie wytwarzać sankary. Kiedy przestaniecie stwarzać sankary, automatycznie rozpocznie się proces odwrotny. Przykład. Ten strumień umysłu i materii jest strumieniem życia. Do tego, aby płynął strumień materii, aby trwało jej życie, potrzebne jest materialne pożywienie. Dzięki niemu ona nieustannie trwa i trwa. To samo dotyczy przepływu umysłu. Aby trwać, potrzebuje on mentalnego pożywienia, a jest nim sankara. Tylko wtedy umysł kontynuuje swoje istnienie. Trwa i trwa. Powiedzmy, że któregoś dnia nic nie zjedliście. Zrobiliście sobie głodówkę. Głodowaliście, jednak wasze życie trwało dalej. Zdecydowaliście nie jeść przez 2 dni. Żyjecie dalej. 5 dni, 10 dni, głodówka miesięczna, 2-miesięczna. W końcu wasze ciało umrze, bo przez bardzo długi czas nie dostawało pożywienia. Dlaczego ciało nadal żyje, mimo że przestaliście jeść i umiera dopiero po pewnym czasie? Ponieważ miało zgromadzone zapasy. Zaczęło spalać to, co wcześniej zgromadziło, czyli tłuszcz i tak dalej. Dopiero kiedy wszystkie zapasy zostaną strawione, ciało umiera. Dokładnie ta sama zasada dotyczy strumienia życia umysłu. Ciągle dostarczacie mu sankar. Jeśli chodzi o potrzeby ciała, to wystarczy mu, jeśli otrzyma jedzenie choćby raz na dobę. To w zupełności wystarczy dla podtrzymania życia. Ale umysł potrzebuje pożywienia nieustannie. W każdym momencie musi być karmiony, aby istnieć. Dzięki tej technice nauczycie się, jak przestać dostarczać mu jedzenie. Przypuśćmy, że wasz umysł w pewnej chwili nie otrzymał od was nowej porcji pożywienia. Właśnie doświadczyliście jakiegoś doznania, uśmiechnęliście się tylko, anicca, anicca. Nie pojawiło się ani pragnienie, ani niechęć, ani ignorancja. Jesteście po prostu świadomi i nie reagujecie. Nie wytwarzacie żadnej nowej sankary. A jednak strumień umysłu nie zatrzymał się. Następny moment. W następnym momencie też nie pojawiła się sankara. Jeszcze jeden moment. Nie ma nowej sankary. Jednak umysł trwa. Jak to się dzieje, że trwa? Według tej samej zasady. Dzięki zapasowi starych sankar. Kiedy nie dostarczyliście umysłowi nowej sankary do życia, korzysta ze starej, która w tym momencie wypływa na powierzchnię. Pojawia się na powierzchni i pojawia się nowa winiana. I ponownie, nie stworzyliście nowej sankary, stara wypływa na powierzchnię i pojawia się nowa winiana. W ten sposób strumień płynie, płynie. Kiedy wszystkie sankary zostaną już skonsumowane, wtedy jesteście wolni, wyzwoleni od wszelkich cierpień. Ta zasada istnieje i funkcjonuje.
ale tylko wtedy, kiedy się tego osobiście doświadczy, można zrozumieć, jak to się dzieje, że stare sankary wypływają na powierzchnię. Powiedzmy, że wytworzyliście sankarę gniewu. Wszelkie doznania, jakie się pojawią, są bardzo nieprzyjemne, ponieważ rozpoczęła się reakcja biochemiczna. Ze względu na nieprzyjemne doznanie związane z tą reakcją biochemiczną, ponownie generujecie gniew. I w ten sposób wytwarzacie nową sankarę. I znowu w efekcie mamy reakcję biochemiczną i znowu pojawia się gniew. Następuje kolejna reakcja i kolejny gniew. To błędne koło. To jest właśnie pomnażanie waszego cierpienia. Nieustannie, nieustannie i bez przerwy. Sankara za sankarą, sankara za sankarą. Pojawił się w was gniew. W jego rezultacie zaczęła się reakcja biochemiczna, rozpoczęło się nieprzyjemne doznanie. Nie reagujecie. Doznanie trwa jakiś czas. Wy dalej nie reagujecie, nie reagujecie, nie reagujecie. Nawykowa reakcja zaczyna się zmieniać. Aby zmienić nawykową reakcję, trzeba dojść do głębi umysłu na poziomie doznań i powstrzymywać się od reagowania. Przekonacie się, że rozpocznie się opróżnianie zapasów. Weźmy taki przykład. Macie stos drewna w kominku, podpalacie go i ogień zaczyna płonąć. W miarę spalania dorzucacie drewna do kominka. Dzięki temu ogień płynie dalej. Dorzucacie więcej drewna i ogień zaczyna trawić nowe, dorzucone szczapy. Stare, niedopalone szczapy leżą zagrzebane głęboko w popiele. Warstwa po warstwie ogień obejmuje kolejne polana. Płomień rośnie. Dorzucacie kolejne drwa. Jeśli przestaniecie dorzucać nowe drewno do ognia, ogień zacznie dopalać stare kawałki. Prędzej czy później wypali się do końca, spalając całe drewno. Zasadę, w jaki sposób zanikają stare sankary, ludzie rozumieją na wiele różnych sposobów. One rzeczywiście zanikają. Około 30 lat temu do mojego nauczyciela przyjechał pewien naukowiec z Zachodu. Był on przyjacielem mojego przyjaciela. Dowiedział się, że w Birmie jest taka technika i że jest nauczyciel, który uczy ludzi, jak uwolnić się od nawykowego reagowania negatywnymi uczuciami i jak prowadzić spokojne i harmonijne życie. Dzięki tej technice wszystkie nagromadzone w umyśle zanieczyszczenia zostają usunięte. Będąc naukowcem, chciał to zbadać, sprawdzić, jak to się dzieje. Przyjechał więc do Birmy. Normalnie mój nauczyciel nie przyjmował nowych uczniów na kurs dłuższy niż 10-dniowy, ale tym razem jakoś zdecydował, że jest to szczególny przypadek i od razu pozwolił na dłuższy kurs. 10 dni anapany. Naukowiec pracował według tej techniki i zaczęła się silna reakcja. Bardzo silna. Czasem widzieliśmy, jak w trakcie medytacji podskakiwał na podłodze na wysokość około 15 cm. Mój nauczyciel tylko się uśmiechał. Któregoś dnia powiedział mi: idź i zobacz, jak on medytuje. Każdy miał tam oddzielną celę medytacyjną. Spojrzałem przez wizjer do jego celi i zobaczyłem, że stoi na rękach. Całe jego ciało trzęsło się, jakby go jakiś duch opętał. Co się dzieje? Poszedłem i powiedziałem o tym nauczycielowi. Co się dzieje? On się uśmiechnął i po chwili roześmiał. Powiedział: to dobrze, niech się tak dzieje. To dla niego bardzo dobrze. I tak to trwało dalej. Później dowiedzieliśmy się, że był on naukowcem prowadzącym badania w dziedzinie lotnictwa i rakiet kosmicznych. Wymyślił i pomógł wyprodukować międzykontynentalne rakiety balistyczne z głowicami nuklearnymi. Jakąż taka osoba musi mieć sankarę? Ktoś, kto stworzył ogień piekielny, w którym umierają miliony ludzi. Jakaż to sankara? Musiała wyjść w ten sposób. Mój nauczyciel uśmiechał się. Niech wychodzi, niech wychodzi. Pod koniec kursu człowiek ten czuł się wspaniale. Był taki lekki, taki szczęśliwy. Mój nauczyciel powiedział: dobrze, wszystkie te zanieczyszczenia wyszły z ciebie i czujesz się teraz lżejszy. A tamten odpowiedział: jestem lżejszy, to fakt. Czuję się szczęśliwszy, to fakt. Ale nie mogę zrozumieć, w jaki sposób te wszystkie zanieczyszczenia, zakłócenia umysłu wyszły ze mnie poprzez te doznania. Jak mam to zaakceptować? Mój nauczyciel roześmiał się, powiedział: dobrze więc, nie akceptuj tego. Budda też zwykł mawiać: nie akceptuj tego. Nie akceptuj tylko dlatego, że ja tak powiedziałem. Nie akceptuj dlatego, że tak mówi tradycja albo święte księgi. Praktykuj. Tylko wtedy, kiedy zrozumiesz to dzięki własnemu doświadczeniu i sam dojdziesz do przekonania, że tak, to jest prawda, to jest dobre, dopiero wtedy to zaakceptuj. Naukowiec wrócił do domu. Po paru dniach napisał list.
Medytacja przyniosła mi takie wspaniałe rezultaty. Kiedyś byłem bardzo wybuchowy, zawsze pełen napięcia i zawsze miałem trudności w relacjach zarówno z szefami, jak i z moimi podwładnymi. Mój związek z żoną też nie należał do najlepszych. Teraz wszystko się zmieniło, ale nie w tym sensie, że wszystko się zmieniło, tylko ja się zmieniłem. We mnie zaszła wielka zmiana. Widzę, że wszystko wokół mnie jest dobre, jest w porządku. Ciągle jednak nie rozumiem, co mają wspólnego doznania z faktem, że znikły zanieczyszczenia. Jestem naukowcem. Jak ja mogę to zaakceptować? Po paru latach przyjechał jeszcze raz na następny kurs. Na długi kurs. Ponownie po powrocie do domu przysłał długi list i długi artykuł. Był metalurgiem, specjalistą od oczyszczania metali wykorzystywanych do budowy pojazdów kosmicznych i tym podobne. Napisał: mamy taką zasadę, teorię. Jeśli jakiś konkretny metal poddajemy procesowi oczyszczania, to po oczyszczeniu musi on być ultraczysty. Nie może w nim zostać ani jedna obca cząsteczka, nawet jedna molekuła na milion. Musi być absolutnie stuprocentowo czysty, ultraczysty. Aby otrzymać tę ultraczystość, najpierw go topimy, a potem bierzemy pierścień, który jest w 100% czysty. Przesuwamy gorący pierścień wokół metalu, który chcemy oczyścić, metalu w kształcie pręta. Pierścień ze względu na swoją idealną czystość ma szczególnego rodzaju właściwości magnetyczne. Zaczyna wyciągać z pręta wszystkie zanieczyszczenia. Żadna obca molekuła, choćby jedna na milion, nie ma prawa w nim zostać. W niewidoczny sposób opuszczają one metal. Pozostałe molekuły są tak niezwykle uporządkowane, że oczyszczony metal nabiera ogromnej wytrzymałości. O, to jest to, co odkrył Budda. Pierścień czystej świadomości przesuwamy przez ciało od stóp do głowy i od głowy do stóp. Jeśli ten pierścień nie jest czysty, to technika nie działa. Jeśli ten pierścień będzie reagował, pragnienie, niechęć, to nie będzie działał. Ale ponieważ jest czysty, nie reaguje ani pragnieniem, ani niechęcią, nieustannie oczyszcza. Naukowiec zrozumiał to w taki sposób. Każdy człowiek rozumie to po swojemu. Ale faktem jest, że to działanie oczyszczające istnieje. Ktoś inny podchodzi do mnie i mówi: to jest taka sama zasada jak w bateriach, które można podobnie naładować. Stale je ładujemy i dlatego działają, mają moc do pracy. Kiedy przestajemy je ładować i nic nie robimy, one automatycznie zaczynają się rozładowywać. Nie robimy nic, żeby je rozładować, po prostu przestajemy je ładować. To jest też ta sama zasada. Jeszcze ktoś inny przychodzi i mówi: te zabawki, które się nakręca, na przykład te nakręcane bączki. Nakręcamy je, nakręcamy, a potem puszczamy. Zabawka trochę potańczy na podłodze i odkręca się sama, automatycznie. Nic nie trzeba robić, żeby to się stało, tylko już więcej nie nakręcać. Budda z kolei dał taki przykład. Jest to podobne do sytuacji, kiedy masz linę. Skręcasz ją i skręcasz, trzymając za oba końce. Kiedy nagle puścisz, pach, 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 lina sama się odkręci. Takie jest prawo natury. Przestajecie wytwarzać nowe sankary, a stare na pewno automatycznie zaczną być usuwane. Kiedy je pomnażacie, wytwarzacie nową sankarę, jedną po drugiej. Wtedy proces usuwania starych nie może się rozpocząć. Wciąż trwa proces pomnażania, a w ślad za nim następuje proces pomnażania waszego cierpienia. Za każdym razem, kiedy powstaje nowa sankara, powiększa się wasze cierpienie. To takie łatwe do zrozumienia, a jednak tak trudne. Ludzie zapominają o tym i ciągle wytwarzają sankarę za sankarą, cierpienie za cierpieniem. To jest to, czego trzeba się nauczyć. Bądźcie świadomi doznań i nie reagujcie na te doznania. Świadomość doznań i brak reakcji na nie. Takie to proste. Na tym polega technika. Jeśli to pominiecie i będziecie robić coś innego, nie będzie rezultatów. Jeśli będziecie dokładnie w ten sposób pracować, rezultaty muszą się pojawić. Pomalutku, sami się o tym przekonacie. To tak jak gospodyni domowa, która kupuje mydło lub proszek do prania. Ma brudną pościel. Jeśli użyje proszku, brud zniknie. Nie jest zajęciem gospodyni ustalić, jaki związek chemiczny zadziała na brud. Wiedzieć dokładnie, jak to działa, że pościel staje się czysta. To jest zadanie naukowców. Niech oni się tym zajmują. Ale zwykła osoba zrozumie bez trudu, że jest cierpienie
istnieje cierpienie jako efekt nawykowej reakcji, tworzenia sankary za sankarą. Kiedy przestaniecie stwarzać sankary, zobaczycie, że uwalniacie się od cierpienia. Wasze nawykowe reagowanie zmienia się. Ludzie, którzy nałogowo wpadają w gniew, zobaczą, że uwalniają się od gniewu. Ci, którzy działają pod wpływem pasji, namiętności, przestaną być od tej pasji uzależnieni. Ludzie uzależnieni od różnego rodzaju zanieczyszczeń zaczną wychodzić ze swoich nałogów. Kiedy tego doświadczycie, będziecie mieli dowód, rezultat. I zaakceptujecie to tylko wtedy, kiedy zaczniecie doświadczać prawdy, rezultatu, który będzie dla was pozytywny, dobry. To jest to, czego Budda uczył całe swoje życie. To, czego on uczył, to równowaga, zrównoważenie i spokój umysłu. Wasza wewnętrzna równowaga musi się przejawić jako równowaga na zewnątrz. Równowaga w waszym codziennym życiu. Taka równowaga powinna się pojawić, ponieważ problemy codziennego życia nadal będą was spotykać. Nauki te nie były tylko dla mniszek i mnichów. W równym stopniu były przeznaczone dla świeckich osób z rodzinami. Bardzo dużo takich osób przychodziło do niego. Kiedyś grupa takich ludzi przyszła do niego z pytaniem: Mistrzu, nie jesteśmy gotowi na to, aby zostać mnichami czy mniszkami. Musimy żyć jako ludzie świeccy, gdyż mamy rodziny. Czy ta technika będzie dla nas działać? Czy też osiągniemy wyzwolenie? Oczywiście, ta technika to technika dla wszystkich. Kiedy ktoś zostaje mnichem lub mniszką, jest wolny od odpowiedzialności i obowiązków, których pełne jest życie osoby świeckiej. Może całe życie poświęcić temu celowi i wcześniej osiągnie pożądany rezultat. Ale osoba posiadająca rodzinę ma różnorakie obowiązki i nie może poświęcić praktyce zbyt dużo czasu. Więc potrwa to trochę dłużej, ale technika działa również w jej przypadku. Budda wygłosił kazanie dla osób świeckich, wyjaśniając, jak technika działa w ich przypadku. Jako osoby świeckie musicie wypełniać swoje obowiązki, nie możecie od nich uciekać. Obowiązki w stosunku do członków rodziny, społeczeństwa, w stosunku do krewnych i trzeba, abyście je wypełniali sumiennie. Jednocześnie cały czas praktykujecie, praktykujecie, praktykujecie. Budda wyliczył 32 korzyści płynące z praktyki, jakie może osiągnąć mężczyzna posiadający rodzinę lub kobieta posiadająca rodzinę. Opowiedział, jak uzyskać te korzyści z dhammy. Każda kolejna jest coraz większym dobrodziejstwem. Kiedy doszedł do ostatniej, najwyższej, powiedział: Puttassa loka dhamme cetangaya sanakampati asokam virajam khemam etang mangalamuttamam. To jest najwyższe błogosławieństwo w życiu. Co to jest takiego? Puttassa loka dhammehi. Kiedy zetkniecie się z problemami życia codziennego, jego wzlotami i upadkami, a każdy ma do czynienia z kłopotami codzienności, wtedy cittam yassana kampati. Wasz umysł pozostanie nieporuszony, pozostanie silny, zrównoważony. Ashokam. Nie zaczniecie płakać i wytwarzać w umysłach poczucia nieszczęścia. Virajan. Nie wytwarzacie w umyśle żadnego zanieczyszczenia. Kheman. Nie wytwarzacie w umysłach uczucia niepewności. Zawsze czujecie się bezpieczni. Idziecie ścieżką dhammy, wszystko na pewno pójdzie dobrze. Nie może pójść źle. To jest najwyższe błogosławieństwo. Zachowanie równowagi umysłu wobec wszystkich przeciwności życia, wszystkich spraw i problemów. W szczególności, kiedy w życiu dzieją się nieprzyjemne rzeczy. Łatwo jest mieć dobry humor, gdy życie jak słodka pieśń płynie. Lecz człowiek wartościowy ma uśmiech gotowy, nawet jeśli fortuna przeminie. A fortuna przemija tyle razy w ciągu naszego życia. Tyle razy wszystko idzie źle, a wy się uśmiechacie. Nie jak aktor czy aktorka. Uśmiechacie się prawdziwie, od wewnątrz, z serca. Możecie doświadczać bardzo nieprzyjemnego doznania, a jednak witać je z uśmiechem. Anicca. Ty też jesteś Anicca. Ty też jesteś Anicca. Zobaczmy, jak długo potrwasz. To jest nauka Buddy i prawo natury. Zachowajcie równowagę umysłu w każdej sytuacji, w obliczu wszystkiego, co napotkacie w życiu. Przekonacie się i stwierdzicie: to jest cudowne.
Czegokolwiek Budda nauczał, cokolwiek głosił, to sam praktykował. Nawet osoba oświecona doświadcza przeciwności i problemów w życiu. Wzloty i upadki też się jej przydarzają. Zaczął nauczać dhammy dla 5 przyjaciół, swoich towarzyszy. Później liczba ta rozrosła się do 50, potem do 500 i do 5000. W ten sposób jego nauki zaczęły się rozprzestrzeniać. Prawie cała ludność północnych Indii praktykowała dhammę za jego życia. Ludzie czerpali ogromne korzyści. Ale byli też ludzie niechętni mu, częściowo dlatego, że nie rozumieli, czego nauczał. Prawdopodobnie myśleli: on uczy czegoś, co jest przeciwne naszej religii, naszej tradycji. Nasza religia upadnie z powodu jego nauczania. Częściowo jednak była to kwestia ich źródła utrzymania. Byli to kapłani. Jeśli ludzie zaczną stosować się do jego nauk, nie będzie już rytuałów, obrzędów i ceremonii religijnych. Niczego. On mówi: obserwuj samego siebie, oczyść swój umysł i wiedź szczęśliwe życie, zdrowe życie. Co wam pomogą te obrzędy i rytuały? Gdyby nie było rytuałów ani obrzędów, kapłani straciliby źródło utrzymania. Byli więc mu przeciwni. W jaki sposób mogli powstrzymać jego nauczanie? Był pewien sposób. W tamtych czasach istniał zwyczaj publicznych debat. Było na nich pełno chuligaństwa. Ludzie przyprowadzali na nie duże grupy zwolenników swoich poglądów. W rzeczywistości nie było żadnej dyskusji. Była to raczej forma awanturnictwa, ale dość popularna. Jeśli ktoś został tam pokonany, ludzie nie słuchali już jego nauk. Przyszli więc walczyć z nim, czyli debatować. Ale kiedy doszli do bramy jego aszramu, zaczęli się drapać po głowach. On jest bardzo inteligentnym człowiekiem. Jak mam z nim dyskutować? Nawet jeśli zaczniemy awanturę, to nie będzie to łatwe, bo on zawsze odpowiada bardzo spokojnie. Ustalmy przed debatą punkty, jakie chcemy przedyskutować. Niech jeden z nas mówi w imieniu wszystkich. Ty bądź liderem, albo ty bądź liderem. Jeden z nich mówi: w porządku, ja mogę być liderem. Zapiszmy wszystkie punkty do omówienia. O tak, zapiszmy wszystkie punkty. Nie masz na głowie długich, splątanych włosów. Tak, tak, w tamtych czasach wszyscy pustelnicy mieli splątane włosy. Nie masz długich wąsów ani brody. Tak, tak, długie wąsy i broda. Nie masz sznura z paciorkami, różańca na szyi. Tak, tak. Nie owijasz się w pasie skórą z jelenia albo innego zwierzęcia. Tak, tak. Nie smarujesz ciała popiołem. Tak, tak. Nagle ktoś mówi: ale te wszystkie zarzuty już mu stawiano. Zawsze kiedy ludzie o to pytają, on uśmiecha się i mówi: mnie się to nie podoba. Jeśli wam się podoba, proszę bardzo, nie będę się z wami spierał. Noście to wszystko, skoro lubicie. Jak możemy się kłócić o coś, czego on nie robi? Znajdźmy lepiej coś niewłaściwego w jego praktyce i naukach. Dobrze, podżyjmy tę listę, zróbmy nową. Co on głosi i co praktykuje? Głosi sila, moralność i praktykuje życie moralne. Nie możemy z tym dyskutować. Moralność jest wspaniała. Jeśli ktoś wiedzie moralne życie i uczy innych żyć moralnie, to nie mamy mu co zarzucić. Co jeszcze? Naucza samadhi. Co to jest samadhi? Panowanie nad swoim umysłem. Panowanie nad umysłem? Od lat bezskutecznie próbuję zapanować nad swoim umysłem. Jeśli ktoś zna technikę, która pozwala zapanować nad umysłem, to wspaniale. Nie możemy mu tego zarzucić. Nie. Co jeszcze? Naucza panya. Co to jest panya? Proces, dzięki któremu znikają z umysłu wszelkie zakłócenia, zanieczyszczenia. Zakłócenia znikają? Mnie nie udało się pozbyć nawet jednego. Jeśli znikają zanieczyszczenia, to wspaniale. To też nie jest argument przeciw niemu. O nie. Co jeszcze? Nic. Nic więcej. On nie mówi o niczym więcej. Mówi: uczę i praktykuję tylko sila, samadhi, panya. Sila, samadhi, panya. Wszystkie inne rzeczy, wasze dogmaty, wierzenia, koncepcje filozoficzne nie interesują mnie. Są poza mną. Nie mam z nimi nic wspólnego. Zatrzymajcie je sobie, jeśli wam się podobają. Tylko te trzy są naprawdę ważne. One są istotą dhammy. Odeszli, ponieważ nie znaleźli powodu, by się z nim spierać. Ale coś trzeba było zrobić, żeby przestał nauczać. A najlepszą metodą w takim przypadku jest skandal. Jeśli nie można znaleźć powodu do skandalu, to trzeba go stworzyć. Jaki może być skandal w przypadku mnicha? Są tylko dwie możliwości.
pieniądze albo kobiety. Pieniądze. Nie możemy wywołać skandalu o pieniądze, ponieważ on porzucił życie świeckie i wszystkie luksusy, które miał jako książę. I teraz nie ma nic, co byłoby jego własnością. Ale kobiety, tak. W tej sprawie da się coś zrobić. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni przychodzą uczyć się od niego dhammy. Pouczyli więc odpowiednio młodą, piękną dziewczynę. Każdego wieczora, z mocnym makijażem i tym podobne, chodziła do ashramu Buddy i spała pod drzewem. Następnego ranka pojawiała się wśród ludzi potargana i mówiła: Och, spędziłam cudowną noc z Samaną Gottamą. To była wspaniała noc. Ludzie słysząc to myśleli: Co się stało? O czym ona mówi? 2 dni, 3 dni, 7 dni, potem przestała. Jakieś 8 miesięcy później odbywała się wielka kongregacja. Budda nauczał dhammy. Obecnych było mnóstwo jego uczniów. Był też władca kraju, król Pasenadi, a także wódz naczelny oraz premier. Był Anathapindika, była matka Visakha, mnóstwo ludzi. Przyszła dziewczyna. Przywiązała sobie sznurkiem do brzucha kawałek drewna i zakryła go spódnicą. Szła głośno wykrzykując obelgi. To ogolona głowo. Skoro nie masz nic, żeby dać twojemu przyszłemu dziecku, poproś tych bogatych ludzi, swoich uczniów. Oni powinni coś zrobić. Zapanowała konsternacja. Co ona mówi? Dlaczego mówi o Buddzie w ten sposób? Budda uśmiechnął się. Była w nim tylko miłość, tylko współczucie. Och, moje dziecko, ty wiesz, ile prawdy jest w twoich słowach. Ja też wiem, ile jest prawdy w twoich słowach. Tylko miłość, tylko współczucie. Bez trudu mógł powiedzieć władcy, który był jego wielkim zwolennikiem: Ona kłamie, zetnij jej głowę. Ucięto by jej głowę. Ale wtedy Budda nie byłby Buddą. Tylko współczucie, współczucie. Pod wpływem wibracji tego współczucia dziewczyna się zdenerwowała, bardzo się zdenerwowała. Sznurek jej się obluzował, kawałek drewna wypadł. Dhamma działa. On wyszedł zwycięsko z tej sytuacji dzięki spokojnemu umysłowi, dzięki harmonii umysłu, spokojowi w umyśle, nie dzięki kłótniom. Nigdy nie odniesiecie sukcesu, jeśli będziecie się kłócili. To właśnie praktykował w swym życiu. Tak wiele sytuacji wydarzało się w jego życiu, a jego umysł zawsze pozostawał tak spokojny, tak czysty, tak pełen harmonii, co wychodziło na dobre i jemu, i wszystkim dookoła. Jeszcze jedno zdarzenie. Pewien stary bramin rozłościł się nie na żarty. Ten Budda uczy czegoś, co jest całkowicie sprzeczne z naszą religią. Członkowie mojej rodziny, moi synowie, synowe, wszyscy przestali uczestniczyć w naszych obrzędach, rytuałach i ceremoniach. Siedzą po kątach i robią tylko to oddychanie, oddychanie, doznania. Co oni wyprawiają? On zniszczy naszą religię. Muszę iść i rozpłatać mu głowę. To jedyny sposób, żeby przestał nauczać. I poszedł do Buddy, bardzo zły. Podchodził coraz bliżej, cały czas wykrzykując obelgi. Mnóstwo obelg i wyzwisk. Budda powiedział: Dobry człowieku, wydajesz się być dość mocno zdenerwowany. Chodź, usiądź, przedyskutujemy twój problem. Stary człowiek już wcześniej postanowił sobie: Nie będę z nim dyskutował, ponieważ on jest bardzo inteligentny. Jak tylko zacznę z nim dyskusję, gniew mi przejdzie i nie będę mógł mu rozpłatać czaszki. Muszę być cały czas rozwścieczony. Podchodził więc coraz bliżej i bliżej, nie przerywając wyzwisk i obraźliwych krzyków. Budda mówi: Dobry człowieku, odpowiedz mi tylko na jedno pytanie. Czy przyjmujesz czasami w domu gości? Tak, tak, do mojego domu przychodzi bardzo dużo gości. A co to ma do rzeczy? Powiedz mi, czy niektórzy goście przynoszą ci czasami prezenty? Tak, tak, niektórzy goście przynoszą prezenty. A czemu cię to interesuje? Powiedzmy, że jakiś gość przyniósł ci prezent, który ci się nie podoba i nie przyjmujesz go. Co się wtedy dzieje? Co się dzieje? Ta osoba, która prezent przyniosła, zabiera go sobie z powrotem. Dobry człowieku, chcę ci powiedzieć dokładnie to samo. Przyszedłeś do mnie jako gość. Przyniosłeś mi w prezencie obelgi i wyzwiska. Ja nie przyjmuję twoich prezentów. Zabierz je sobie z powrotem. One pozostają twoją własnością, a nie moją.
Stary człowiek był bardzo inteligentny. Od zrozumienia prawdy oddzielała go tylko cieniutka zasłona ignorancji. Bardzo cienka kurtyna niewiedzy. W tym momencie zasłona została uchylona i zaczął rozumieć. Jak to jest, że ludzie całe życie przynoszą nam prezenty? Ktoś przyniesie w prezencie jedną belgę, a my mu w rewanżu dajemy 10 takich prezentów. Przyniosą 10, a my dajemy 100 prezentów. Cała wymiana sprowadza się do: ty bądź nieszczęśliwy, ja też będę nieszczęśliwy. Gottama Buddha, jak nauczyłeś się techniki, która pozwala ci nie przyjmować prezentów? Usiądź, dobry człowieku, usiądź, zamknij oczy. Obserwuj oddech, obserwuj oddech, obserwuj doznania, obserwuj doznania. Musisz obserwować siebie samego. Jeśli nie będziesz obserwował siebie samego, nie uwolnisz się od tego problemu. A jest to bardzo duży problem. Wszyscy go mają. Ten człowiek, Bharadwaja, praktykował, praktykował i stał się arahant, w pełni oświeconą osobą. Przez resztę swego życia służył ludziom, nieustannie służył ludziom. Cała technika sprowadza się do tego, że jeśli nie nauczycie się zachowywać równowagi w głębi umysłu tam, gdzie są doznania, nie możecie spodziewać się pozytywnych rezultatów. Kiedy pracujecie we właściwy sposób, obserwując doznania i zachowując równowagę umysłu, rezultaty się pojawiają. Cokolwiek wydarzy się na zewnątrz, spowoduje doznania wewnątrz ciała, przyjemne lub nieprzyjemne. Cokolwiek by to nie było, efektem będą doznania w ciele. Jeśli pozostaniecie zrównoważeni w stosunku do tych doznań, to jakąkolwiek decyzję wtedy podejmiecie, będzie to właściwa decyzja. Każde podjęte działanie będzie słusznym działaniem. Nie obawiajcie się, że technika uczyni was biernymi ludźmi, wręcz przeciwnie, uczyni was bardzo aktywnymi. To nie ma być tak, że ja praktykuję medytację vipassana, kto chce może przyjść i pokroić mnie jak warzywo, wszystko mi jedno. O nie, tu nie o to chodzi. Staniecie się pełni życia, aktywnego życia. Życie polegające dotąd na reakcjach odejdzie w przeszłość. Reakcja jest zawsze podszyta negatywnością, jest pełna cierpienia. Teraz będzie akcja, a akcja jest pozytywna, dobra dla was i dobra dla innych. Taka zmiana się pojawi. Wiele razy będziecie musieli podjąć bardzo zdecydowane kroki. Samym głosem albo fizycznym działaniem, bardzo energiczną akcją. W głębi jednak wasz umysł będzie pełen miłości, pełen współczucia. Jeśli pojawia się potrzeba zdecydowanego działania, trzeba je podjąć. Na przykład, dziecko biegnie w kierunku ognia albo jadowitego węża. Dla dziecka to jak jeszcze jedna zabawka. Nie można na to pozwolić. Użyjecie siły, aby je odciągnąć, choć będzie krzyczało, płakało i protestowało, ale musicie je utrzymać z dala od niebezpieczeństwa. Nie gniewacie się na dziecko, macie dla niego współczucie i dobrą wolę. Chcecie mu pomóc, ale musicie w tym celu użyć siły. Jeśli ktoś bardzo agresywny i silny krzywdzi słabszego, to nie możecie powiedzieć: ja medytuję vipassanę, to nie moja sprawa. Widocznie ta ofiara ma taką karmę, cierpi za przeszłe uczynki. O nie, Dhamma tego nie uczy. Macie podjąć zdecydowane działanie i powstrzymać agresora od złego uczynku. Jeśli nie znalibyście vipassany, to też działalibyście zdecydowanie. Bardzo zdecydowanie przeciwko agresorowi, ale czulibyście współczucie dla słabszego, dla ofiary, a mnóstwo gniewu w stosunku do agresora. Teraz jest inaczej. Współczujecie oczywiście słabszemu, ale więcej współczucia macie dla tego, który jest agresywny. Ten człowiek jest pełen ignorancji, nie wie co czyni. Nie tylko krzywdzi słabszego, ale jeszcze sam robi sobie krzywdę. Jest pełen negatywnych uczuć, pełen wrogości i tym właśnie robi sobie wielką krzywdę, ale tego nie rozumie. Jest tak pełen ignorancji, że spokojne słowa do niego nie trafiają. Trzeba użyć ostrych słów, bo ostry język to jedyny język, jaki on rozumie. Musicie podjąć zdecydowane działanie, bardzo zdecydowane działanie, jednak pełne miłości, pełne współczucia. Najpierw trzeba się sobie przyjrzeć. Zawsze kiedy musicie ostro zareagować, najpierw przyjrzyjcie się sobie. Zbadajcie samych siebie. Z powodu tego, co się dzieje na zewnątrz, doświadczam takich doznań. Takie są moje doznania i nie reaguję na nie. A do tej osoby, której zachowanie wymaga mojej ostrej reakcji, czuję tylko współczucie. Tylko i wyłącznie współczucie. Wtedy tak. Znaczy to, że technika zaczęła dla was pracować. Działać na waszą korzyść. Wiele zdarzeń z życia mojego nauczyciela
Sayadzhiu Bakina może być tego ilustracją. Czasami reagował bardzo ostro. Ci, którzy nie znali go blisko, mogliby wątpić i pomyśleć. A cóż z niego za nauczyciel Vipassany? Czasami tak strasznie krzyczy. Jak to możliwe? Ale dla tych, którzy byli z nim w bliskich stosunkach, dla nas, było to bardzo jasne. Kiedy krzyczał, nie było w tym krzyku ani śladu gniewu, chociaż wyglądał na bardzo rozgniewanego. W głębi była w nim tylko miłość, tylko współczucie. Oczywiście narzucał bardzo surową dyscyplinę, nawet w swoim biurze, kiedy pracował w instytucji rządowej, jak również w ośrodku medytacyjnym. Każdy uczeń musiał przestrzegać obowiązujących reguł i dyscypliny. Celem pobytu w ośrodku było nauczyć się dhammy i rozwijać się w dhammie. Jeśli ktoś nie chciał pracować według narzuconych reguł, to jego wysiłek szedł na marne, więc czasami bywał bardzo surowy. W ośrodku były cele do medytacji. Ktoś na przykład wyszedł ze swojej celi i zaczął spacerować w pobliżu. Mój nauczyciel pytał wtedy: hej, co tu robisz? Uczeń odpowiadał: och, proszę pana, to się stało, tamto się stało, musiałem wyjść. Ale dobrze, już wracam. Po jakimś czasie znowu wychodzi: hej, co się stało? I znowu jakaś wymówka. Kiedy okazywało się, że ten ktoś nie pracuje zgodnie z regułami dyscypliny, wtedy Sayadzhi, siedząc w głównej sali, mówił: Goinka, muszę powiedzieć tej osobie parę ostrych słów. Idę na dół. Cele są tylko 5-6 stopni niżej. Idzie na dół, puka do drzwi i zaczyna krzyczeć. Jest to krzyk wielkiego mistrza Vipassany, jak trzęsienie ziemi. Cały ośrodek Vipassany zaczyna dygotać. On krzyczy. Potem wraca te 4 czy 5 schodków, uśmiecha się i śmieje. Goinka, nakrzyczałem na niego. Nakrzyczałem. Jakiego rodzaju był ten krzyk? Pełen miłości, pełen współczucia. Tak więc wiele razy w życiu jesteśmy zmuszeni podejmować tego typu trudne decyzje, ponieważ dana osoba nie rozumie żadnego innego języka. Podejmujcie te trudne decyzje, ale niech ich podstawą będzie miłość, współczucie i dobra wola. Jeśli będzie w nich choć cień wrogości, zacznijcie szkodzić sami sobie. W jaki sposób możecie pomóc innym, jeśli nie jesteście w stanie pomóc samym sobie? Nie możecie wtedy pomóc nikomu innemu. Najpierw musicie pomóc sobie. Bądźcie sami silni, żeby służyć pomocą słabszemu. Jeśli ktoś kuleje, to nie może być podporą dla innego kulejącego. Będąc niewidomym, nie sposób pokazywać drogi innemu niewidomemu. Najpierw sami stańcie się zdrowi i silni. Najpierw sobie pomóżcie, a dopiero potem bierzcie się za pomoc innym. Budda powiedział: na tym świecie widzę 4 typy ludzi. Jedna grupa podąża od ciemności do ciemności. Następna grupa podąża od jasności do ciemności. Trzecia grupa dąży od ciemności do jasności. A czwarta grupa dąży od jasności do jasności. On nigdy nie wygłosił żadnego kazania na temat mistycyzmu. Swakkhadu bhagavata dhammu. Nauki są tak proste. Więc kiedykolwiek powiedział coś, co mogłoby spowodować, że różne osoby różnie by to zrozumiały, natychmiast dokładnie objaśniał, o co chodzi. Cóż to jest ciemność? Cóż to jest jasność? Jak można podążać od jednego do drugiego? Pierwsza grupa – od ciemności do ciemności. Ktoś doświadcza cierpienia w wielu różnych dziedzinach – w kwestii zdrowia, w kwestii pieniędzy, ma problemy rodzinne, problemy z ludźmi. Gdzie nie spojrzeć, wszędzie cierpienie, nędza i nieszczęście. To jest ciemność, życie pełne ciemności, ani śladu szczęścia. W każdym momencie swego życia taka osoba emanuje gniewem i nienawiścią, gniewem i nienawiścią. Jestem w takiej sytuacji przez to i przez tamto, przez tego i przez tamtego. Mam problemy, bo to i tamto. Osoba taka czuje gniew na tego i tamtego, nienawiść do tego i tamtego, wrogość do tego i tamtego. Ciemność otacza tę osobę, a ona rozsiewa następne nasiona ciemności. Cierpienie dotyka tę osobę, a ona rozsiewa następne nasiona cierpienia. Ten gniew, nienawiść, wrogość nie przyniosą nic oprócz cierpienia, cierpienia i jeszcze raz cierpienia. A więc przyszłość tej osoby będzie również pełna cierpienia. Teraźniejszość to cierpienie i przyszłość to cierpienie. Teraźniejszość jest ciemnością i przyszłość jest ciemnością. Druga grupa – podążanie od jasności do ciemności. Jasność.
Człowiek czuje się całkiem szczęśliwy w kwestii pieniędzy, rodziny, zdrowia, społeczności, w której żyje, ma dobrą pozycję w społeczeństwie. Ale żyje jak szalony, prowadzi bardzo egocentryczne życie, skoncentrowany wyłącznie na swoich potrzebach, gardzący wszystkimi dookoła. Oni wszyscy do niczego się nie nadają. Ja jeden jestem naprawdę bystry, dlatego mi się tak powodzi, dlatego jestem szczęśliwy. Mam mnóstwo forsy, władzę, pozycję, status. Taka osoba nienawidzi innych. Teraz jest szczęśliwa ze względu na dobrą karmę z przeszłości, dlatego obecnie wiedzie przyjemne życie, ale w każdym momencie rozsiewa nasiona przyszłego cierpienia, nieszczęścia. Czyli człowiek ten od jasności dąży do ciemności. Od jasności do ciemności. Trzecia osoba jest w tej samej sytuacji to pierwsza. Cierpienie, nędza i nieszczęście, gdzie tylko spojrzeć. Ale osoba ta jest pełna mądrości. Uśmiechem reaguje na kolejne przykrości. To cierpienie dotknęło mnie ze względu na moją złą karmę z przeszłości. Muszę teraz wyrównać konto. Dalej praktykuję vipassanę. Anicca, anicca, anicca. Wydaje się, że to ten człowiek jest przyczyną mojego cierpienia, ale to na pewno nie jest on. On jest tylko narzędziem. To cierpienie musiało do mnie przyjść poprzez niego albo poprzez kogoś innego. W takim człowieku jest tylko miłość i współczucie do tego, który przyniósł mu cierpienie. W ten sposób sieje on nasiona miłości i współczucia. Teraz w jego życiu jest mnóstwo ciemności, ale przyszłość przyniesie mu jasność. Jasność. Prędzej czy później ciemność zniknie i pozostanie sama jasność, gdyż posiane nasionko to nasionko jasności. Przyniesie ono światło i szczęście. I czwarty. Od jasności do jasności. Wszystkie wygody życia są jak na zawołanie. Pieniądze, zdrowie, szczęśliwa rodzina, dobra pozycja w społeczeństwie. Ale jest też zrozumienie, jest mądrość. To wszystko mam dzięki dobrej karmie z przeszłości. Jak dobra by nie była, nie jest jednak wieczna. Owoce dobrej karmy nie trwają wiecznie, kiedyś się skończą. A więc wszystko, co robię teraz, całe moje bogactwo, władza, pozycja, status, musi służyć dobru innych. Oczywiście ja też muszę się z tego utrzymać i zaspokoić potrzeby osób będących na moim utrzymaniu, ale poza tym wszystko trzeba przeznaczyć dla dobra innych. Niech służy dobru innych ludzi. A więc cały czas człowiek ten generuje miłość, współczucie, dobrą wolę. Miłość, współczucie, dobrą wolę. Wszystkie jego działania, głosem, ciałem czy umysłem, są czynione dla dobra innych, z myślą o dobru innych. Rozsiewa on nasiona jasności. Od jasności dąży do jasności. Od szczęścia podąża w kierunku szczęścia. Nie powinniśmy zaliczać się do pierwszej ani do drugiej kategorii. Musimy być w trzeciej albo w czwartej. Nie mamy możliwości zdecydowania, czy będzie to trzecia czy czwarta. Czasami nasze życie będzie pełne ciemności ze względu na karmę z przeszłości. A czasami będzie pełne jasności ze względu na przeszłą karmę. Ale obecna karma zależy od nas. To my jesteśmy panami teraźniejszej karmy. Buddha powiedział: Attahi attano natho, attahi attano gati. Ty sam jesteś swoim panem, nikt inny. I ty sam jesteś panem swojej przyszłości, nikt inny. Cokolwiek wydarzyło się w przeszłości, już się stało. Teraz nie powinniście wytworzyć ani jednej sankary, która przyniosłaby wam cierpienie. Wy jesteście panami swego losu. Bądźcie panami swojej teraźniejszości. Przyszłość to nic innego jak dziecko teraźniejszości. Jeśli jesteście panami teraźniejszości, jeśli zadbacie o to, aby teraźniejszość była pełna dammy, przyszłość będzie automatycznie pełna szczęścia. Nie będzie przepełniona ciemnością. Rozwincie w sobie umiejętność panowania nad chwilą teraźniejszą. Na tym polega vipassana. Bądźcie panami obecnej chwili. W tym momencie ja sam o sobie decyduję. Nie posieję ani jednego nasionka, z którego wyrosłoby cierpienie. Nie posieję nasion ciemności. Zasieję tylko ziarna jasności, ziarna szczęścia, dla mojego dobra i dla dobra innych. Uważajcie na to, aby praktykować we właściwy sposób. Dobre rezultaty zjawią się wtedy na pewno. Pojawią się bez wątpienia. Zrozumcie technikę w prawidłowy sposób. W ciągu tego jednego dnia, który wam został na poważną pracę, usuńcie ze swych umysłów tyle zanieczyszczeń, ile się tylko da i ugruntujcie technikę medytacji.
Musicie być świadomi doznań i zrównoważeni wobec doznań, mieć świadomość doznań i zachować wobec nich równowagę umysłu. Świadomość doznań i zachowanie równowagi umysłu. Resztę zostawcie Dhammie. Rezultaty z całą pewnością będą pozytywne. Wzrastajcie w Dhammie, stale rozwijajcie się w Dhammie. Dhamma jest tak wspaniała, tak cudowna. Oby wszyscy z Was otrzymali najlepsze owoce Dhammy. Oby wszyscy z Was cieszyli się prawdziwym szczęściem, prawdziwym pokojem, prawdziwą harmonią. Prawdziwą harmonią. Sir.